Panie mecenasie, kredyty frankowe. Czy to troszeczkę nie było tak z kredytami frankowymi, że najpierw banksterzy sobie wymyślili, że ludzie nie mają zdolności kredytowej i banki może jedną wajchą, to może nie, ale kilkoma wajchami odmawiały ludziom dostępu do kredytów złotówkowych i raptem pojawił się złoty środek, czyli frank szwajcarski. Przecież my Polacy nie zarabiamy we frankach szwajcarskich, tylko zarabiamy w złotówkach. Więc to chyba trochę było nierozsądne udzielanie kredytów ludziom, którzy zarabiają w złotówkach. Co pan o tym sądzi? To taka moja opinia. Czy się... Może tak, krótko, rzeczywiście zasada jest taka, że powinniśmy brać kredyt w walucie, w której zarabiamy, tak? Natomiast popęd w tej chwili w działalności gospodarczej, wyścig białych kołnierzyków o to, aby mieć jak najwięcej, no spowodował to, że wpuściliśmy się sami w tą machinę i uwierzyliśmy w to, że kredyt, który będzie w walucie innej niż polska złotówka, będzie kredytem dobrym, będzie kredytem niemalże doskonałym, bo nie musieliśmy spełniać tych samych parametrów, jeżeli chodzi o wysokość zarobków miesięcznych czy wysokość naszych dochodów osiąganych w działalności gospodarczej. No i co? I wzięliśmy te kredyty. Okazało się, że później nie mieliśmy już wydolności na to, żeby te kredyty regularnie spłacać, tak? Więc oczywiście, że nie powinno tak być, że bierzemy kredyt w walucie obcej. Zawsze dobrze pamiętać o tym, że bierzemy kredyt w walucie tej, której zarabiamy. Natomiast co do skali, trudno mi się tutaj wypowiadać, jakie były rzeczywiste regulacje, które się pojawiły i dopuszczone zostały te kredyty. Niemniej na moment, kiedy one zostały przyznawane i dopuszczone, prawo polskie dopuszczało to i były ku temu przepisy, które spowodowały, że te kredyty zafunkcjonowały w naszym systemie prawnym. Dziękuję.